Wniosek pana Daniela na stały, projekt oświetlenia na koniec polskiego, kwota 15 tysięcy złotych. Kto jest za, ręka w górę. Dobrze, następny wniosek pani Martyny Kowalskiej, droga dojazdowa do Firleja, tak? 20 tysięcy złotych. Kto jest za, ręka w górę? Kolejny wniosek pana Michała Smolasa, jeżeli dobrze zapisałam, na Majkowskiego. Monitoring ronda 20 tysięcy złotych. Pierwszy wniosek Kacaba, 34 głosy.
Drugi wniosek z Impreza Integracyjna 33 głosy. Trzeci wniosek kontynuacja zajęć programu rozwoju personalnego 34 głosy. Dofinansowanie do integracji mieszkańców w terenie 24 głosy. Dożynki 36 głosów. Projekt oświetlenia Koniec Polski 41 głosów. Droga dojazdowa do Firleja 10 głosów. Monitoring 27 głosów w Narodzie. Parki Krzywickiego Dąbrowskiego 4 głosy. Potem Cuki na Czechowicza 28 głosów. I Kosze na Śmieci na Słowackiego 42 głosy. I teraz tak. No więc największą ilość głosów 42, tak? Kosze na śmieci. 5 tysięcy, ten przechodzi. Teraz liczymy budżet, ile nam się zmieści. Czyli... Na razie zbieramy kwotę, tak? 5. Tak, dobra. Czyli tak, pierwszy wniosek 5 tysięcy złotych, to są te koszty, tak? Potem mamy 41 głosów na projekt oświetlenia Koniec Polski 15 tysięcy złotych. Za chwilę będą wnioski, liczymy, dobra? Teraz tak, kolejna ilość głosów po 34 są dwa wnioski. Jest i plac zabaw, i kontynuacja zajęć. 36. A przepraszam. Tak, 36 dożynki, 4 tysiące złotych. To jest... Dobra. I teraz kolejna liczba to jest 34, tak? Tak. 34 są dwa wnioski. Kontynuacja zajęć program rozwoju personalnego i plac zabaw. I co teraz robimy w tej sytuacji, Pani Grosza? No mamy dwa wnioski, więc dwa wchodzą. Tu jest. No. Dobrze. Czyli teraz mamy dwa ostatnie wnioski, które mają rękę. Czy jaka jest wola? Czy głosujemy nad tymi dwoma wnioskami, które przechodzi? Czy dzielimy w sprawie plac zabaw? Nie mamy tyle pieniędzy, tak? Nie wiemy. Chodzi o to, że zamiast w ramach Funduszu Sołeckiego, to po prostu, żeby w ramach budżetu centralnego gminy zrobił ten plac zabaw, bo tutaj to jest nie przejrzenie. Ile pieniędzy zostały z tych pojęć, te trzy pierwsze wnioski, które przeszły? I zaraz zdaniem szkoły, dalej to zresztą. Ja się widziałem jak potem. Orina, może kwotę zmniejszyć. Dziękuję. No to słusznie, że po prostu mi czas może Kotowski wejść. Ale to musi cię słuchać. No spokojnie, właśnie jeden jest. Ale drugi jest nie tam personel. Ty możesz obserwować, ale nie możemy. Ale możemy to podać. Jakie ludzie mają prawa? Prawa. Jaką funkcję pan pełni tutaj, przepraszam? Może pan by się nam przedstawił i powiedział jaką funkcję? Ale jaką funkcję pan tu pełni? Ale jaką funkcję pan pełni na tym zebraniu? Na tym zebraniu jaką funkcję pan pełni? Ja z wniosku nie składam, żeby pan miał jasność. Ale nie, ale miesza pan tu jest. Nie, sprawdzam, czy widzicie. Tak, to wiem, to widziałem. Okay. A teraz jaką funkcję pan pełni? Rozmawiając sobie, doradzając o złożenie wniosku, odpowiadając. Jaką funkcję? Proszę, a czy to jest pana rola teraz? Czy wie pan? Bezstronna komisja nie uczestniczy, nie ma prawa rozmawiać na temat wniosku. W trakcie komisja nie ma prawa. Komisja rewizyjna służy rozliczeniu.
przykład na projektowanie, to wielu przypadkach muszą to przyspieszać. Jeżeli Państwo będą przygotowanie projektu, jakąś przeszkodą kwotę w ramach wszystkiego przeznaczacie, ten projekt jest realizowany, to budżet jest po prostu szybciej większa pewność, że inwestycja publiczna w ogóle zostanie realizowana. Tylko tyle. Bo jak przejdzie to teraz. No jak tak ludzie, tacy ludzie. To nie było nad zabaw, to był tak zwany sprzęt do burzu. Marnie go słychać, masz prawo stać, ale nie masz zajmować prawa głosu dokładnie. Nie chcę, ale na to. A my rozpatrujemy się. A zadaniem własnym gminy jest określenie projektu oświetlenia ulicy i innych elementów, żeby nie obciążało to funduszu sołeckiego. Bo de facto fundusz sołecki powinien być na imprezy, na integrację, na inne takie elementy, a nie na projektowanie oświetlenia. Szanowni Państwo, i dlatego mieszkańcy spotykają się na zebraniach wiejskich, aby w demokratyczny sposób większością określić, na co te środki po prostu przeznaczać. A nie bójcie, jeżeli wieś po górze ma obecnie ponad 3000 ludzi, mieszkańców, prawda? Ponad 4. Już ponad 4. To znaczy, że ponad 3000 mieszka w lodach. I jeżeli teraz nie przyjdzie 1000 stawków, to będziemy cały fundusze przeznaczać tam. Ale tak jest prawo. To jest demokracja, proszę pana, tak jest prawo. Nie możemy żyć przez 30-40 lat jak w Stralce, a inni normalnie będą chodzić po asfaltach, na kina, na inne elementy. My z tym się mogę pamiętać, że tutaj żyją ludzie, którzy siedzą po milu w piekach. A nie tylko, że mieszkają, tylko są ludzie mieszkają do tego. Pana z dnia czystego ślepu na zebranie miejskie. Nic gmina tam nie dokłada do tego. Ale a dlaczego mamy dokonać do morskiego Merporta i innych stadach? Dlaczego my się na to zgadzacie? Jeżeli warunki dajecie warunki zawodowe, to warunka zawodowa określi. My nie dajemy warunków zawodowych w tym przypadku. Plan jest plan miejscowy, tak jest. Dokładam, że pan to podjęło. Jest obowiązujący na podstawie tego planu miejscowego starosta Pucki wydaje pozwolenie na budowę. My oczywiście z wszystkimi inwestorami, tak zwanymi deweloperami, tu i w ramach tak zwanych umów drogowych wiele kwestii drogowych, infrastrukturalnych jest oczywiście określanych. Jednym z takich elementów jest ten plac, tutaj wciąż przywołany plac Bocholta, który inwestora został, ten plan zabaw przy Bocholta został wykonany i wówczas przekazany do gminy. Pasy dróg, które deweloper, inwestor wykonuje w ramach umów drogowych, to są drogi gminne, bądź potem przekazane do gminy i to są drogi w pełni infrastrukturę, oświetlenie, zbudowane i przekazane do gminy, więc to są koszty, które ponoszą właśnie inwestorzy. W 2023 w 22 skąd ma powstać? Bo jest w budżecie? Nie ma go w budżecie. Chyba to do następnego budżetu. Do tego już nie wiem. Osób wzięło udział, skorzystało z tego wsparcia. Bo tu wiemy, że jest kwota na 13 tysięcy. Tak jest. Kwota na rok. Była kontynuacja. Czy ktoś skorzystał z tej kontynuacji? Tak, korzystał. Czy to są osoby, które korzystały? Co? Mogą się wypowiedzieć na ten temat? Znaczy, wie pani, co mi się nie wypowiada, więc coś, jeżeli ja coś do pieniądze, to musi być jakoś rozliczone. Także było, czy zgłosiło się 20 osób pod stołem. Tak, i tak jest. Są karty obecności. Tak, na pewno jest prowadzona ewidencja tych spotkań, jest plan tych spotkań. Ale zapraszamy! To jest bezpłatne i jest bezpłatne. No, ale pan zapłacimy.
Tak, ale zdecydowaliśmy o tym 2 lata temu na zebraniu. Taka była wola zebrania miejskiego. Dlatego takie środki zostały przeznaczone. Można było nie głosować. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Anna Szczerecka, mieszkam na, a już tutaj z dedykowanym deweloperskim oświetlaniem, gdzie, proszę Państwa, to parking, który mam i który, na który wjeżdżam własnym autem, na które zapracowałam, za ten parking również zapłaciłam. Więc czuję się średnio. W momencie, kiedy Pan twierdzi, że on tu mieszka lata, a ja się po prostu gdzieś przybłąkałam. Otóż się nie przybłąkałam. Mam takie samo prawo. Przepraszam. To Pan mówił w ten sposób, że doprowadził. Tak, powiedział Pan. Nie, Pan nie płaci. Pan tak się płaci. Proszę Państwa, proszę dać odpowiedź Panu. Nie. Panie proszę, proszę. Pana nie kłamie, tak to czułam. Tak to czułam, powiedział Pan, że tego jeszcze Państwu nie jest. Wiemy, ale nie teraz. Więc proszę Państwa, jestem z Lidzieszynickiego. Ale nie chciałabym się opowiadać, zaczęłam od tego, co mnie bardzo zburzyło i że nie zburzyło. Zrobiło mi się przykro, że jestem traktowana gorzej niż ci, którzy mieszkają tu zawsze. Ja się utożsamiam z Państwem, więc może Państwo mnie nie przyjmiecie, trudno. Ja uważam się za jedną z nas. Na temat zajęć. Jest tu sporo osób, które korzystały i moim zdaniem nie ilość, a jakość. To my kobiety potrzebujemy często wsparcia, bo to od nas będzie zależało, jak będą wyglądały i funkcjonowały nasze rodziny, nasze dzieci, nasze wnuki i nasi mężowie. I nie ilość, a jakość. I pierwsze pytanie. Czy głosowaliśmy demokratycznie? To dlaczego rozmawiamy w tej chwili? Jest 34-34. Dlaczego mamy się tłumaczyć, jak nam to pomogło? Korzystam z tego od zawsze, odkąd to powstało. Nie będę się Państwu tłumaczyć, przepraszam. Nie będę. Jeżeli jest 34-34, ileś pieniędzy już Państwo tam zagospodarowaliście poprzednimi wnioskami, które miały więcej głosów od naszego, prawda? Więc sprawa jest jasna. Przychodzą 2 wnioski i teraz tylko ja nie znam się na tym, czy się dzieli to na pół, czy się dzieli to... Nie wiemy, jaka kwota już została zagospodarowana. To wszystko, co chciałabym powiedzieć. Jedno. Zapraszam wszystkie panie, które tu jesteście. I z tych starych, 40-letnich mieszkańców i tych nowych, deweloperskich, wszystkich do nas na środowe spotkania. Zobaczycie, jakie to jest ważne, ile nam to daje. Ile daje to nam siły, radości, spokoju i wewnętrznego poczucia, że my kobiety jesteśmy razem. Że się nawzajem wspieramy. Dziękuję bardzo. Sobie odpowiedzieć, jak odnieść się do Pani i odpowiedzieć do tej części dotyczącej jakby samego głosowania, to niestety nie możemy przeprowadzić, znaczy przyjąć takiego rozwiązania, że przyjmiemy kwotę, która będzie wykraczała poza kwotę przyznaną Funduszu Sueckim. No niestety nie możemy, ta kwota musi co do punktu jakby zgadzać się, czy to 75 tysięcy tam z tym kawałkiem. I w tej sytuacji najbardziej rozsądne, wydaje mi się, jest po prostu powtórzenie głosowania tylko i wyłącznie przez wszystkich Państwa na tych 2 wniosków, tak? No i ten wniosek, który... Proszę mi tylko dać tylko ten wniosek, który zostanie przyjęty do tej kwoty, która została, czy to tam 51 tysięcy, i ten wniosek zostanie przyjęty na kwotę 51 tysięcy. No to jest jedyne rozsądne. Znaczy, szanowni Państwo, chyba że pojawi się kolejny wniosek teraz. Myślę, że może wspólnie, że Państwo na początku zdecydujecie, pojawi się kolejny wniosek do Funduszu Sueckiego, taki zmieniający wówczas ten wniosek, bo to było tego rozwiązania, no nie możemy głosować i przyjąć 2 wniosków, możemy powtórzyć głosowanie tylko te 2 wnioski, ten
ten, który zostanie przyjęty, zostanie ten wniosek ostatni na kwotę 50 tygodni. Albo przyjmujemy jeszcze jeden wniosek i na nie proszę Państwa. 51 tysięcy. Proszę Państwa, zostało 51 tysięcy. Jeden wniosek na jeden wniosek z wniosków jest 14 tysięcy, tak? A drugi jest 75. Nie wiem, czy Państwo się zgodzą, ale ja bym zrobił coś takiego, że przechodzi ten 14, a resztę zostawiamy nam na zadań. Tylko proszę Państwa, musimy to tak czy siak przegłosować, żeby było jasne, kto jest za, kto jest przeciw. Czyli za głosujemy, tak? Głosujemy za propozycją 14 do całej reszty, tak? Proszę bardzo. Kto jest za? Za przyjęciem tego wniosku, że 14400. Za przyjęciem, że 14400 zostaje na zajęcia, a cała reszta idzie na plac zabaw. Chyba na kubły, na te śmieci. Tak, na śmieci najwięcej, nie? Chyba, bo ja już tam właśnie tutaj byłam zajęta przez moment, więc nie słuchałam tak mocno. A teraz jest chodzi o porządku. A plac zabaw, nie? Tak. Czyli 92 to jest za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Dziękuję bardzo. W tym układzie przeszła propozycja zaproponowana 14400 na zajęcia. Wczoraj Majka powiedział, że nie będzie bzdurnych uchwał zawodnie, właśnie mówiąc o tej Garbaszyńskiej. 36 rok, jest pani naprawdę przejdzie. Teraz powoda są wizyty.